Cześć, witajcie Grzegorz Wawro. Witam na kanale Grzegorz Wawro i na podcaście Grzegorz Wawro. Jest cisza wyborcza przed drugą turą wyborów, więc muszę uważać, co mówię. Niemniej jednak będzie trochę o wyborach, ale bardziej w ogólnym tego słowa znaczeniu, a w zasadzie o tym, czy warto iść na wybory, jeżeli nie mamy przekonania co do. Kandydata, czy do kandydatów, któregokolwiek kandydatów, który startuje, tak jak jest na przykład teraz w moim przypadku w Krakowie. Serdecznie zapraszam. Wcześniej chciałem Was jednak prosić o lajki, subskrypcje i komentarze. Chciałem też przypomnieć, że na moim kanale pod zakładką Społeczność jest wpis, pod którym możecie zadawać pytania, na które będę odpowiadał 28 kwietnia, w ostatnią niedzielę miesiąca. Ostatnio tych pytań było mało, ale wierzę w to, że tym razem będzie więcej. Oczywiście chodzi o pytania głównie w kontencie mojego kanału, ale jeżeli będą to inne pytania i uznam, że mogę odpowiedzieć, to jak najbardziej to zrobię. Chciałbym Was również prosić o lajki, subskrypcje i komentarze do tego podcastu, jak, do też, jak też do innych podcastów i moich filmów. Wielu z Was z pewnością spotyka się z takim stwierdzeniem jak zmarnowany głos. Prawda? Pytacie kogoś ze znajomych, czy bierzesz udział w wyborach, Tak, pytasz o konkretną partię. Pytasz, on ktoś ci odpowiada, pytasz, dlaczego. No i ten ktoś mówi, no co prawda nie do końca ich popieram, ale gdybym zagłosował, zagłosowała na partię, którą naprawdę popieram, to ten głos byłby stracony, ponieważ ta partia nie ma żadnych szans, albo jeżeli ma szansę, dostać się gdziekolwiek, no to nie będzie miała mocy. Sprawczej. Ja też tak kiedyś myślałem, zaraz o tym powiem, dałem sobie narzucić pewien taki, taką narrację, właśnie, która w pewnym sensie, jeżeli ktoś da się właśnie przekonać do czegoś takiego, to odbiera mu możliwość wpływania w tym dość dziwacznym systemie, jakim jest demokracja, na rzeczywistość. Ja z tego się wyleczyłem dawno temu. A żeby było śmiesznie, albo może nie śmiesznie, może to jest normalne. Kiedy byłem młodym człowiekiem i zaczynałem swoją przygodę z głosowaniem w wyborach, czyli od 1991 roku, to miałem bardzo podobne poglądy do tych, które mam teraz. To znaczy głosowałem na partię, którą po prostu popierałem ze względu na to, że jest cisza wyborcza. Nie powiem Wam, ale możecie się domyśleć, ponieważ jest to partia, która była protoplastą partii, do której obecnie należy. Potem w latach pod koniec lat 90. i na początku 2000. właśnie dałem sobie coś takiego narzucić, ponieważ no to były takie czasy powstającej właśnie wtedy Platformy Obywatelskiej. Która powstała właściwie no tak z, 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 też tak z kilku różnych ruchów, między innymi KLD, czyli Kongres Liberalno-Demokratyczny Donalda Tuska, i to wtedy wyglądało dużo lepiej. To znaczy, to miała być partia liberalna, prawda? i taka wolnościowa, progospodarcza, pro przedsiębiorcza no więc dałem się omamić. Nie miałem takiej wiedzy, jak mam dzisiaj. Na temat tego, jak powstawała ta partia, za jakie pieniądze. Znacznie mniej wiedziałem o Magdalence, o krągłym stole, no ale cóż, no to już tak czasami w życiu bywa, że trzeba się czegoś dowiedzieć, nauczyć, poczekać. No, błądzić jest rzeczą ludzką i ważne, żeby z tych błędów wyciągać wnioski i zmienić drogę, kiedy człowiek zorientuje się, że idzie po złej drodze. Ja tak miałem i już za pierwszej kadencji. Właśnie Donalda Tuska, zacząłem zmieniać swoje podejście, czyli od po roku 2007, kiedy miały być cudowne zmiany po pierwszej erze Prawa i Sprawiedliwości, ale tych zmian nie było. Było inaczej, jak było większość pewnie z moich słuchaczy pamięta. No i wtedy powoli zacząłem wracać do zasady, że głosuję na tych, w których wierzę, ewentualnie jeżeli. Nie mam nikogo do wyboru, to nie głosuję i to mi się zdarzy drugi raz. Chciałbym dzisiaj Was przekonać do takiej postawy, bez względu na to, po której stronie barykady stoicie, ponieważ to ma być odcinek o asertywności bardziej, prawda? O tym, że warto bronić swoich przekonań, jak również warto wierzyć w to, że nasze przekonania kiedyś wezmą górę, zwyciężą i to, o co walczymy nie tylko w wyborach, kiedyś być może przyniesie odpowiedni skutek i sukces. Myślę, że takim głównym problemem w tego typu decyzjach wyborczych jest to, że człowiek lubi przynależeć do jakiejś grupy. Najlepiej kiedy jest to grupa, która jest grupą większościową, prawda? Czyli Taki instynkt stadny, prawda? Jestem z większością, więc nie mogę się mylić, prawda? Albo z jakąś grupą, która jest też duża, może nie jest największa, ale licząca, mająca wpływ na otoczenie. Wtedy moja odpowiedzialność, po pierwsze, się rozmywa, jest to bardzo wygodne, komfortowe, a po drugie, no, skoro tyle osób to popiera, to coś w tym musi być. Otóż chciałem Wam powiedzieć, że moim zdaniem tak nie jest. I to nie jest tylko moim zdaniem, ale. Historia pokazuje, że wielokrotnie albo wręcz prawie zawsze w demokracji większość się myli. Bardzo często mają rację ludzie, którzy należą do małych grup, bardzo takich często elitarnych albo uznawanych za właśnie elitarne, albo za grupy takich dziwaków. Bardzo często ci ludzie na końcu, kiedy już wszystko się wydarzy, kiedy pewne procesy przejdą, okazuje się, że mieli rację, i wtedy przyznaje im się rację, ale najczęściej nie wyciąga się wniosków, bo kiedy przychodzi do kolejnych wyborów, do kolejnych decyzji, to znowu podświadomie wybieramy tych, którzy są w większości albo których większość popiera, no a większość jest taka, jest, no i tak się historia demokratyczna kołem toczy. Jeżeli zobaczycie na to, skąd się wzięli najwięksi tyrani w historii ludzkości, no to wzięli się z wyborów demokratycznych przez właśnie, wybrani przez właśnie większość. Między innymi pan malarz akwarelista, pan Ducze we Włoszech i wielu, wielu, wielu innych na całym świecie, ponieważ większość w jakiś sposób im zaufała i być może część właśnie głosowała dlatego, że chciała być większości albo nie chciała marnować swojego głosu. Ja uważam, że w ogóle w życiu zarówno prywatnym, jak i też takim zawodowym, jak i społecznym, warto być asertywnym i warto bronić swoich przekonań, jakiekolwiek one by nie były i robić to, co uważamy za słuszne według nas, nie według większości. Nie według jakichś tam książek, ale książek, jeżeli nas oczywiście przekona. Zachęcam do czytania. Jeżeli przeczytamy książkę, i ta książka wywołał nas jakiś proces myślowy i zmieniamy zdanie na jakiś temat, to jak najbardziej, oczywiście. Natomiast powinniśmy robić to, co wierzymy. Jeżeli wierzymy w to, że wolność jest ważna, to nie powinniśmy głosować na socjalistów po prostu. I to jest powód, dla którego ja w tych Wyborach, w tej drugiej turze nie idę do po prostu i nie będę głosował. Nie idę do wyborów i nie będę głosował, ponieważ uważam, że obydwaj kandydaci w Krakowie to są socjaliści. Oczywiście oficjalnie oni się za takich nie mają, ale są to absolutnie socjaliści. I takie mają poglądy, i takie mają pomysły. Obydwaj głosowali y, za. Strefami czystego transportu, co samo w sobie jest ograniczaniem wolności, łamaniem polskiego prawa i konstytucji i obydwaj mniej lub bardziej będą kontynuować politykę poprzedniego prezydenta, pana Jacka Majchrowskiego. Niestety jestem co do tego przekonany i bardzo mnie to boli, że większość mieszkańców miasta, z którym postanowiłem związać swoje. Życie. Mieszkam już 26 lat, a ze szkołą 28 lat w Krakowie. I bardzo mi smutno, że takie są przekonania większości Krakowian, ale takie są przekonania większości mieszkańców dużych miast w Polsce niestety, w Warszawie jeszcze bardziej i pewnie w Poznaniu, i pewnie we Wrocławiu, i pewnie we wszystkich dużych aglomeracjach w Polsce. Dlatego odmawiam wspierania i mówię o tym głośno. I dlatego wstąpiłem do takiej partii, a nie innej. Pan Aleksander Miszalski i pan Łukasz Gibała, są to dla mnie kandydaci skompromitowani. Właśnie z tego powodu, że popierają strefy czystego transportu, czyli ideę miast C40 generalnie, czyli organizacji, która u swoich korzeni u podłoża ma po prostu marcizm w czystej. Postaci. Na pewnym etapie życia postanowiłem, że trzeba się na coś zdecydować. Stwierdziłem, że idea wolności jest dla mnie tak ważna, że swoje życie zamierzam poświęcić na walkę po prostu z socjalizmem, z marksizmem, komunizmem i wszystkimi odmiania, odmianami tego szalonego systemu. I staram się na miarę możliwości, zgodnie z prawem oczywiście, to robić. Nie wiem, jakie tego będą skutki, w jaki sposób przyczynię się do tego. Robię to, co mogę i na ile mogę, na ile potrafię, ale właśnie uważam, że nie warto przykładać ręki do wspierania ludzi, dla których idea wolności nie jest ważna. Nie zamierzam popierać ludzi, którzy uzurpują sobie prawo do tego, żeby. Mówić mi i innym ludziom to, co mają robić. Oczywiście miasto, aglomeracja powinno być jak najbardziej zarządzane, mądrze zarządzane, ale z uszanowaniem potrzeb wszystkich ludzi, nie tylko jakiejś jednej grupy ludzi. Z uszanowaniem tych, którzy ciężko pracują i mają prawo się przemieszczać, żyć. Tak, jak chcą robić biznesy, zarabiać pieniądze, wydawać pieniądze. Idee miast C40 absolutnie idą w kontrze do tego, do idei wolności. Strefy czystego transportu tym bardziej idą w poprzek albo w kontrze, właśnie, do idei wolności w miastach. Dlatego ludzi, którzy to popierają, a tych dwóch kandydatów to popiera, nie zamierzam wspierać swoim głosem. Jeżeli macie jakieś poglądy, żyjecie w jakimś gronie znajomych, to. Bardzo często lubicie być akceptowani, prawda? Akceptowani, bardzo wiele osób nie lubi się wychylać, woli na wszelki wypadek w towarzystwie nie mówić to, co myśli, o jakie ma poglądy, w tej czy w innej sprawie, żeby nie zostać z danej społeczności wykluczonym po prostu. No bo wykluczenie jest takie no bolesne, przykre, niekomfortowe dla naszej psychiki. W związku z tym większość ludzi jest jaka jest, jest mdła taka, nijaka. Prawda? Mówi na okrągu, stara się jakoś tak maskować swoje poglądy. Ewentualnie daje sobie narzucić pewne ideologie, jakie teraz są modne w Europie, czyli tzw. Tak mowy nienawiści, czyli stara się stawać po stronie tych dobrych, ponieważ nie szerzy nienawiści. Pytanie, oczywiście, kto decyduje o tym, co jest mową nienawiści, to jest pytanie, na które nigdy mi jeszcze. Jednoznacznie nie odpowiedział. Jeżeli się poddajemy czemuś takiemu, jeżeli przestajemy wygłaszać swoje, swoje poglądy na różne tematy, jakiekolwiek by to były tematy, na tematy obyczajowe, religii, pracy, prawa, właśnie wolności, wszystko jedno, jeżeli zaczynamy je modyfikować, ponieważ ktoś ma takie oczekiwania, to tracimy cząstkę siebie, moim zdaniem, tracimy swoją niezależność, stajemy się, że tak powiem, niejacy właśnie w poglądach, ale zyskujemy jakąś tam akceptację w otoczeniu. Pytanie, czy takiego życia chcecie? Ja osobiście nauczyłem się, że nie chcę takiego życia. Wolę mieć być może opinię człowieka, który często ma swoje, jakieś tam dziwne zdanie. Właśnie mój kot próbuje mi przegryźć wszystkie kable, akurat kiedy nagrywam podcast i sobie zibo. Mam opinię człowieka który się czepia czasami różnych rzeczy. Mam również opinię człowieka takiego dość, bym powiedział, no, kontrowersyjnego, tak to nazwę. Z pewnością mam mniej znajomych niż niż pewnie wy macie, moi słuchacze, ale chyba czuję się z tym lepiej, ponieważ jestem sobą, tak? Jestem sobą i czuję się przez to wolny. Nie jestem ograniczony przez właśnie różne takie społeczne, różne takie klamry, bariery, właśnie jakieś takie konwenanse, to tak nazwijmy, prawda? I do tego chciałem Was zachęcić. Problem jest z ludźmi, którzy pracują w korporacjach. To już jest w ogóle masakra. Większość, nie wszyscy oczywiście, ale bardzo duża część tych ludzi jest w ten sposób interesowana. To znaczy, no oni po prostu muszą przestrzegać pewnych zasad, bo stracą pracę. Często, jeśli nie mają alternatywy, to się temu poddają, a potem w życiu takim codziennym, osobistym, właśnie w taki sposób się zachowują i też w wyborach bardzo często głosują na lewice, no bo tak zostali wytresowani. Zmierzając do końca, chciałem Was zachęcić jednak do większej odwagi. Podejmowaniu decyzji. Chciałem Was zachęcić do właśnie asertywności w życiu społecznym, rodzinnym. Bardzo często jest tak w rodzinie, że no, nie bardzo nam wygodnie w tej rodzinie, coś tam mamy z bratem, siostrą, z wujkiem, kuzynami, nie bardzo, no, ale to rodzina. No to przymykamy oczy na pewne rzeczy i jakoś tam funkcjonujemy. Zawsze w takich sytuacjach oddajemy cząstkę własnej godności. Własnej suwerenności, i tak naprawdę my najwięcej na tym tracimy, bo tracimy szacunek do siebie. Tak jak ja teraz tracę szacunek, bo nie wiem, dlaczego akceptuję mojego kota, który próbuje mi przegryźć kabel mikrofonowy. XLR swoją, swoją drogą. Taki dzisiaj odcinek. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Warto się zastanowić, czy na pewno głos, który oddacie, czy głos, którego nie oddacie. Na pewno jest stracony. Czy to właśnie jest brak waszego poparcia, też coś mówi. Jeżeli osób, które odrzucają takie poglądy, będzie dużo, to też będzie dla polityków pewien sygnał. Natomiast jeżeli pozwolimy tym ludziom decydować o naszym życiu, o tym, co mamy jeść, ile wolno nam jeść, czym nam wolno jeść, jeżeli pozwolimy im, idąc na wybory, chociaż nie popieramy żadnego z kandydatów, no to staniemy się niewolnikami, chociaż już w znacznym stopniu tymi niewolnikami jesteśmy, ale myślę, że trend jest jeszcze do zatrzymania, przynajmniej jeśli nie do odwrócenia, ale do tego musicie być asertywni, asertywni i myśleć o własnych potrzebach, własnych poglądach, a nie oglądać się na innych bo uwierzcie mi, większość najczęściej się myli. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, zachęcam do lajkowania, do wspierania mojego kanału właśnie w ten sposób, do komentarzy i do zadawania pytań w zakładce społeczności na moim kanale YouTube. Jutro z pewnością też nagram odcinek, także serdecznie zapraszam.